Ty dobra, siedź za pozycją kierowcy i choć omówimy plan. Siłowy. Biją się tam! Dawaj z kurwami na sparring. Dawaj, Stasiu, ciśnij. Jeszcze tylko pierdolne bica i spierdalamy. O! O! Ho, ho! Ja pierdolę. Dymy są, co? Siema, Janusz! Co jest? Dobrze w chuj. I co jest? To rower ci zajebało. Dobra, mamy rower, jedziemy. Siema! Kurwa, wypierdalaj z tym strybem natychmiastowym do kurwy nędzy. Jeszcze raz mi kurwa pierdolniesz, ty. Co tu się dzieje? Psy jadą. Pan nie strzela, ja tutaj przypadkiem. Panowie, wszyscy ręce do góry i na glebę, już! Już gleba powiedziałem! Czysty kurwa ziemia! Napompowany fiut. Łapeczka do góry, nie zapominaj, siedźcie na policjancie, widzowie. I mam nadzieję, że się fajnie ogląda. Gdzie ten bankomat? Bankomat... Tylko kurczę, tutaj powiem ci tak, że żeby obrabować bankomat, bo próbowałem, nie? To musisz mieć łom albo... Zhakować telefon. Albo zhakować, no. Ja no właśnie się bawiłem hakowanie i na początku mi się nie udało. Bo to jest serio trudne, naprawdę. Serio? A gdzie no, najlepiej to zrobić? Najlepiej to zrobić łomem, ale policja się od razu zjawi, bo żem tak robił. Zrobiłem właśnie łomem i przyjechali po 5 sekundach, więc no. O kurczę, policja za nami jedzie. Zatrzymaj się. Dzień dobry, obywatele, proszę wjechać. Dobry. Dobrze. No kurwa, wyłącz te syreny, kurwa jebane, jak już stoisz. Na chuj to wyje. Rzuć ten telefon i na ziemię. Ty słyszysz ich? No, słyszę. Za daleko są, żeby ich słychać. Podchodzi ktoś ich zakrywać. Nie wiem, o chuj im chodzi. Właśnie też nie wiem. Halo panowie, co tu się stało? Wziąłem pana pierwszą rękę długą, zakułam je w kajdanki. Są panowie zatrzymani, aż do wyjaśnienia sytuacji. A co się stało panowie? Ty Stasiu, co się dzieje? Nie wiem stary, zaraz się dowiemy. Dobrze panowie. Motor sobie ten, niech ci dadzą zamknąć. Panowie, moglibyście mi mechanika po mój motor? Proszę panów, proszę na razie. Teraz są panowie zatrzymani, będziemy musieli pojechać na komendę w celu wyjaśnienia sytuacji. Mhm. A co się dokładnie stało, tak w przybliżeniu? Spokojnie panowie. Ja się wystraszyłem, nie? Nagle kurczę trzy jednostki. Na obecną chwilę są państwo zatrzymani do wyjaśnienia sytuacji, ponieważ... Stachu, coś ty zrobił. Strzały. No nic, jechałem. Jakie strzały? Nie wiem, o co chodzi. Zaczęliśmy strzały, no państwo byli w okolicy, akurat odjeżdżali państwo z miejsca zdarzenia. Nawet pistoletu nie mamy, panie! Dobra, to wytłumaczymy, nie krzycz na niego. Chujnie gadka taka. Na razie, no będą musieli zostać panowie przeszukani, ale to już na koniec. No to szybciej. Dobrze, zapraszamy. Weźmiecie jednego pana, może ja długiego, co? Zapraszam jednego pana. To nie wiem, Stasiu, gdzie ty idziesz. Tam idę, wiesz, bo tutaj to mnie kurwa ten piegowaty wkurwia. Otwieram te panu drzwi. O kurde, nie ta. Ja wiem. Ta, dobra. To idź, usiądź. O, dobra. Zapraszam po pana mamy tutaj. Panowie, tylko co z moim motorem się stanie? Jeszcze odwróci się pan do mnie? Co pan tak cicho? Tak ci cicho? No serio, w chuj. Tamten gość to drze pizdę, ten mój ziomek. A wy to jacyś cisi. A nie ma sensu się denerwować. Stasiu, trzymaj się. Wszystko trzymaj się, pewno jasno. Skąd się wydzierać? Jak tu pracujecie? Tak, dobra, to powie mi pan, czy potrzebuje pan... Przepraszam, skurczu dostałem. Poczeka pan, bo mi w głowie szumi, okej? Okay? Ja to ogarnę.
Mate, napisz na Twitterze, czy jest ktoś z starych znajomych, demuje się ktoś zgłosi 3 złote. Jadą, na komendę idziemy, rozumiem. Nie, komendant powiedział, że mogą być odpłaci. Dobra, więc jakie było pytanie? Czy pan coś widział, słyszał pan? Ja powiem tak, poznałem gościa, tego z którym jechałem na motorze 10 minut temu. Jestem nowy, przyleciałem, szukałem pracy. Zawiózł mnie na rafinerię, założyłem ciuchy robocze i tam byłem w połowie tej pracy i coś tam nie szło, więc odstawiliśmy tą ciężarówkę, wsiedliśmy na motor, pojechaliśmy teraz kupić dosłownie telefon, no i sobie jedziemy tak w sumie. Gadka, nagle sygnały policyjne. No i nic poza tym. A nic nie widziałem. Czyli żadnego strzału? No nie. Mogę zostać przeszukany, mam na sobie 3 pączki, 4 butelki wody i telefon. Nie możecie też przeszukać, bo mi to naprawdę nie przeszkadza, bo nie sam przy sobie. Dobra, tutaj. No taka sytuacja. Bo wyjeżdżaliście z samego centrum. Ja tutaj nic nie mam, tylko nie przeszukuj, nie ma potrzeby przeszukania. A te ciuchy, co mam na sobie, to są takie, że nie da się tego zdjąć. Ja wiem, o co chodzi. Miałem jechać właśnie to robić do sklepu z ubraniami. Da się zdjąć jak najbardziej. Można. Nie da się, panowie, bo to jest... Wczoraj nawet jeden policjant o tym rozmawiał, drugiemu tłumaczył, bo też się z nim kłócił. To nawet ja byłem. To jak pan chce, to możemy panu pomóc. Tutaj ja z jednej strony złapię, kolega z drugiej, to ściągnie. Torwijcie to w chuj. O kurczę, to czekajcie, mechanikowi to powiedzieć. Czekajcie. Dobra, bo to brzmi, jakbyśmy robili coś innego. Dobra. Kurwa, co za nerkę. Weź to co w tą nerkę. Dobra. Teraz ma pan więcej. Trzeba jej... Jakby o 15 to trzeba robić. Nie mogę się obrócić. Może pan się obrócić. Jak? Dobra, widzę. Kurwa, chłopie. Jakie zmiany. A u was? Dobra. Jak tam się nie daci? A mogę mieć coś takiego? Dowód pokazać, czy co? Szanowanko. No, jest to dość nielegalne. Niobły. Dobra, to wracajcie na patrolę. Tutaj nic nie ma do odholowania chyba, nie? Nie, to jest mój polecam, motor. Polecam, bez niczego jest. Nie, no to po co na czysto. Bo na początku był polecenie, że idziemy na komendę. No dobrze. No dobrze. No nic, to przeprosicie pana i ten. No dobra, w takim wypadku przepraszamy za tej sytuację. Panom... Spoko. Dobrze. Miłego dnia. Miłego. Dziękujemy. I bezpiecznie. Dobrze. A może tą szybkę naprawić tutaj? Do widzenia. Do widzenia. To ma pan szybkę przy sobie? No nie, ale na warsztacie dobrze. Chuj, tak będę chodził, o. Zobacz co mam. FBI, zatrzymaj się. Komisarz chmura. Nie, to z chińskiego za 10 zł. 10 dolarów, kurwa. Oj, Stasiu. Patrz co mam, kurwa. Skąd ty to sobie wziął? Nie wiem, kurwa. Dostałem. Janusz Kaston. Siema, Janusz. Siema. Wypożycz jakąś furę. Pożyczyć furę, mówisz? Wypożyczyć. Zasiano na doby. Mogę BMX-a wam sprzedać. Kurwa, to wolę ten motor zardzewiały. Motor jedzie 150, więc nie jest wcale tak źle. To spierdolił bez napadu? Nie, no myślę, że... Policja ma szybkie auto, wiecie? Ale wiesz, nie sprzęt, a technika zrobią z ciebie zawodnika. Aha. Ale jak 200 lecą, no to... Wiesz. Oni 200 jadą? No na przykład taka tachołka, no jak najbardziej. No kurde. Explorer też 200. A się wiesz! Pościgowe 240. Ty, Janusz, jeszcze masz jakichś klientów? No jak? Mało chyba. Co ty masz za odznakę? No kurwa FBI, to nie wiedziałeś? Nie. Biuro szeryfa, zatrzymaj pojazd. Macie jakieś zatrudnienie tutaj? Nie. Do FBI? To zapraszamy do Janusza. Ja cię zapraszam do FBI. Ojej. Ty, Stasiu, to co, to jedziemy? Czy co robimy? Dobra, Janusz, jadę opierdolić bankomat. Dobra. Ogólnie łom tutaj kosztuje 100.
No to zrzutę robimy że... na łoma. No to wie, kasetkę jedziemy. Tak, ej, były psy, jedziemy na kasetkę i szybko na moto wsiadam i się dzielimy po pół. No dobra. A to jest, dobrze mówię, bo mi ostatnio zajęło 5 sekund o jebanie kasety. Tylko wiesz, że bankomat znajduje się koło komendy też, który można powalić na spokojnie. Serio? Serio, tylko że to jest skrzypa fest. No ja to zrobię. Stasiu, nie rób tego, proszę. Ja to na luzie zrobię. Bo ja cię później nie odbiję. 11 złotych. Witam, Rafon, miło. Jak ci twoi koledzy kiedy mają wrócić? Chuj wie co z tymi kolegami. Dziękuję za 20 euro! Kurde, bo dziękuję za 20 euro. Korado, pozdro. I dziękuję za 11 zł, pozdro. Nice. Ale cóż. Zaznacz mi jakiś sklep godny opierdolenia według ciebie, no. Czekaj. Dobra, sieć za pozycją kierowcy i choć omówimy plan. Słuchaj, plan jest taki. Powiedz mi, ile mi to zajmie? Owalenie bankomatu, czy... Nie, tu kasetki. Kasetki, no to jest, jak sam żeś powiedział, to 5 sekund, nie? To od razu wsiadamy i tu skręcasz w prawo. Tu w prawo, w tą wnękę, nie? No. A jakbyśmy, nie daj Boże, nie zdążyli... No. To udar. Żartu, wczoraj chciałem tak robić, wiesz? Przysięgam ci, takie mam, będę tak robić ogólnie. Nie rób tak, Stasiu. No jak nie, kurwa, jak nie będę trzeciego oka tam te sprawy, to no, będę tak robił. Czekaj. Coś, coś chcę zobaczyć. Ej, nie, idź na moto, idź na moto. Nie wiem. Da się. Tutaj masz bankomat, który da się uwalić, nie? Chuj z tym, zaraz. Dobra. Ile tej kasy tu? Kurwa, 100 dolców. Kurwa. Siadaj, Stasiu. Jedź w prawo, jedź! Jeszcze na szczęście nic nie przyjechało, nie? W lewo, szybko, szybko. Dobra. Tylko ten motor tak strasznie skręca. Dobra. Ile zarobiłeś? 100 dolców było. 100 dolców, to możemy kupić łom, tylko że robię... Jadą. Ja idę z buta, ty jedziesz moto, dla niepoznaki. Cicho. Ty jedź motorem. Ale... Czekaj. Dawaj tu. Dawaj, wsiadaj, ej. Nie. Ale oni nic nie mają na nas. Ostatnio mnie z ulicy zgarnęli, jak zrobiłem. Nawet szedłem kilometr od sklepu, przeszukali mnie i porównali odciski. I mnie tak jebli, czaisz? Tak. No. Teraz jest pojebane jakieś odciski palców stare z kasetki. Dlatego od razu trzeba się... Ja szepczę. Tak. Dobra. Skit. 100 dolców mam, daję ci 5 dych. Tak, to czekaj. 105 dolarów mam. Dałem? Czekaj. Ta. 105 mam. Czekaj, zaraz. Nie, ja też mam 105. W banku mam zaś, się powiem. A właśnie, ja mam bank jeszcze, nie? W banku mam 0, ale przy sobie mam 105. Ja też 0. Kurde, szypa. No bo tutaj się zaczyna od 0. Ej, jak odciski zdjęli z kasetki... To lipa, nie? A rękawiczki da się kupić? Da się. Gdzie? Ja właśnie mam, no w sklepie zwykłym takim, no. No to tylko, kurwa, teraz mi mówisz. Tutaj sobie bądźmy, bo oni się... Kręcą. Kręcą, tak, szukają. I lepiej tutaj sobie postójmy, lepiej, bo tutaj nie wjadą na pewno. Ej, zarobimy dzisiaj na auto jakieś, co? A marihuanę da się sprzedawać? Marihuana? No. Chyba się powinno dać, tylko że nie mam, że nie wiem gdzie to jest, nie? Taka zbiórka. A myślisz, że w brudnej forsie płacą, czy w czystej? Tu nie ma brudnej forsy. No nie, w czystej płacą. 60. M5 chyba. Ty patrz, bo tu coś jest, ty. Ta M5. Ty co jest? Ty dawaj, chodź tu. Siłownie. Biją się tam. Ty dawaj, chodź. Dawaj z kurwami na sparring. Czekaj, bo co? Witam. Dobra. Siema. Co tutaj się dzieje? Pan jest trenerem? Ja jestem właścicielem tutaj. No a tu tutaj w biuro federalne FBI. No co kurwa, nie widzicie mojej odznaki? No nie wiem, jakaś
plastikowa. No i co? Oj, Stasiu, Stasiu. No i przyszliśmy się doszkolić. A karnecik jest? Nie mamy. Chcemy założyć. Ja tutaj właśnie przeszedłem pierwszy raz, nie? Bo zobaczyłem jakieś BMW. A tu... Ej, ja nie skończyłem jeszcze. Pierwszy trening za free? Dobra, czekaj, spróbuję tu. Wyciągnij też tą blachę. Blachę? Nie mogę. No, ja bym cię nauczył ćwiczyć, zobacz, kurwa. Dobrze robię? O kurde. Ej, chłopie. Dołożyłbyś tego ciężaru. Z 5 kilo więcej, z 5 kilo więcej trochę. Stasiu, ciśnij. Dawaj, dawaj. Ile to waży? O kurwa, francuskie. Odłóż na chwilę, odłóż. Odłożyć? Czekaj, dokończę, jeszcze raz, jeszcze raz. Połóż mi. O Mari. Dobra, chuj, jebie to. Siła rośnie, widzicie? O kurde. Jeszcze jedna. Strasznie trener cicho mówi, ja nie słyszę. To? Ja pierdziałem, ale... Bo cię zakładał. Trener nie może szeptać. Nakładasz mi więcej, trener? Ty dawaj, O Mari. Co? No dawaj, dawaj. Robisz? Stasiu, ja idę się przewietrzyć, bo jeśli chcesz robotę robić... To... Dobra, jeszcze jedna seria. Dobra, to dawaj. Dawaj, Stasiu, ciśnij. A macie dawaj. Bombę? Dawaj, ciśnij. Możemy mieć dzioło. Dzioło? Na siłce? Dzioło CBD. CBD, o. Posiłki. No to zajaramy po siłce, spoko. Dawaj, ciśnij. Kurwa. Ja pierdolę. O kurde, ale ci się ręce trzęsą. Dawaj, Stasiu. Ciśnij. Nie, raz. Już pierdolę to. Dawaj, o. Dawaj. Jeszcze tylko pierdolne bica i spierdalamy. Taki kurwa. Da, trzeba szybki trening. Zacząć robić, nie? Muszę odpocząć po tej serii, wiesz? Coś panowie, możemy tam kurde weź te ringi sparing jakiś zrobić. Tak? Ale o pieniądze. Tego, ale tak wiecie, no jak zaklepisz ręką, powiesz, że koniec, to nie ma. Ale o kasę czy nie o kasę? Nie, no zwykły sparing taki. Nie wiem czy o kasę, no jak tam chcesz. No. Ja mogę 5 dolców wyrzucić do stawki. Dawaj. Stasiu, zarobimy więcej. Kurwa, srać mi się chce. To trzeba wyjść siła w nie chyba. Lepiej na ławę. Co to się tak policja O kurwa, sorry. O kurde. Ale bąk poszedł. Trzeba, muszę dołożyć coś od siebie. Ja też zarobię, bo bąk sztab. O jest, kurwa. Dobra, ja z jakiej firmy białko masz, ziomek? O kurde, no. Aj, SFD chyba. O. Way, natural way, wiesz. Dobra, dziękuję za trening. Dzięki również. Do następnego razu zapraszam. Do, dobra. Dobrze, trzymajcie się panowie. Jojo. Ale co, to lecimy, nie? No, otwórz. Czekaj, tak, wsiadaj. Gdzie jechać? Można sprawdzić ten sklep na to. Jeśli chcesz. Tylko, że nie wiem, czy tam coś będzie. Ten obok, tu? Nie, na paleto, tylko nie wiem, czy tam właśnie można, nie? Nie wiem, czy tam czasem na kłódkę nie jest zatrzaśnięte. Jak to zrobić? Czekaj. Nie wiem, czy tutaj czasem się nie schylało bardziej tam niżej. Musisz bardziej tak... przykleić się do tego. Psy. Nie. O! O! Ho, ho. Ja pierdolę! Kurwa. Co jest? Nie udało się. Czekaj. Musimy motocykl. Zatrzymać się i na ziemię! Co się stało? Halo? Co jest znowu? No i chyba mamy tu odpowiednią osobę. Mamy. Jako? Kurwa mać. Co się stało? Ja nic nie wiem. Pan szybko schowa ten pojazd i się odsunie. Na ziemię, tak.
Pan się odwróci, szybciutko. O, też może być. Dobra, lewa, prawa ręka. Tutaj chyba również aresztuje lewa, prawa. Za co pan mnie aresztuje? Zaraz się pan wszystkiego dowie. Dobrze, pan wie, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, panie. Dobrze. Jakiego teraz pana? Pomogę tutaj panu też wstać. O, wstanie. Panie, no. Mogę coś na szybko powiedzieć? Nie odmawiam. Leczkę. Tutaj pod ścianę was zapraszam. Dobra. Ja wiem, o co chodzi, że niby coś w rabunek, nie? A skąd pan wie, o co chodzi? No bo kurwa kliknąłem źle, ja nie ogarniam tego, bo ja dopiero przyleciałem i nie wiedziałem o takich rzeczach. Nie wiedziałem o takich możliwościach, nie? Również pan nie wiedział. Co? Ja tutaj nic nie dotykałem, kiedy A ten nic nie mówił. Ja powiedziałem, że jedziemy do bankomatu, wypłacę se siano, sprawdzę, czy mam w ogóle jakieś, bo kiedyś tutaj troszkę się latało, teraz był powrót, mówię, jedziemy do bankomatu. A tu jakieś nowe, kurwa, systemy w tych bankomatach i zaczęło być jakieś, kurwa, kody przed oczami zaczęły lecieć. Nie wiem, o co tam chodzi. Nie, w ogóle pierwszy raz coś takiego widziałem. A jak się pan nazywa? Stanisław Chmura się nazywam. Bo na wcześniejszej kasetce zostawił pan swoje odciski palce. A to wczoraj chyba. To nie wiem, dzisiaj, przed chwilą. Przed chwilą? Wczoraj też było. Dobra, wziąłem $5, bo nie mam na jedzenie. Nie ma pan na jedzenie? Dobrze, no nie ma. Z rafinerii mnie wyjebali. No jednak, jeśli pan dopuścił się do takich czynów, będziemy musieli pojechać na komendę. To kurwa. Jeśli panu trzeba jakoś pomóc, żeby wyjść na prostą, to panu pomożemy. Nie jesteśmy. To trzeba tak. Na $1000 na zeszyt, do kurwa 10. Do 10, tak? No. Już wiem, kto kradnie mi pieniądze z wypłaty, no. Super. To jest to. Co ty tam? Zatrzymywać. Przestań, Janusz, spokój się. Dziękuję panu, ale pan się odsunie. Odsunie się pan na bezpieczną odległość. Widzisz tą blachę, kurwa, Janusz? Zaraz cię zgarnę. Co ty? Ja! Czyli kolejny paragraf. Ja się policję, że pani chora. Co? Nie, no to żarty. No chodź! A to zapytajcie, przeczytaj Watson Mirandę. No i panów trzeba na komendę zawieźć. Tego to nie, on to kurwa jest bez winy, bo siedział na motorze. Panie! Panie, ja pracuję! Pracuję całe życie! Pan, który to jest paragraf, że współdział? Wyjaśnijmy to na komendzie, zaproście pana też, przeczytajcie Mirandę. Kto mi to wynagrodzi? Zapnę panu pasy. Kurwa. Proszę pana, ja pracuję 37 lat. 34. My bierzemy go? Możemy go wziąć. Dobrze, obywateł. Dymy są, co? Ja się nazywam Endo Watson. Nie mówię pan, że jestem w tym pierwszego stopnia. Ma pan prawo zachować milczenie, że pan powie może i zostanie użyte przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do adwokata, jeżeli pana na to powagę nie stać, zostanie panu przydzielony z urzędu. No, rozumiem swoje prawa. Będziemy załatwiać sprawy normalnie, bez żadnych krzyków, bez żadnych tam dzwonienia po adwokatach. A pan ma koguty, nie musi pan stać. Tak. Zaznacz na końcu władzy was. Tak? No serio, 100 dolków telefon. Możemy podjechać jedynie po... Dobrze. Chodź. Ja podjadę. Stasiu. Siema, Janusz. Siema. Co jest? Dobrze w chuj, co tam słychać u ciebie? No porządek. I co jest? To rower ci zajebało. Gonimy go, zejdź, gonimy go, już, gonimy go. Gonimy. Kurwa! Ja pierdolę. Ile kosztował ten rower? 200. Jedziemy. Dobra, jedziemy, zaraz znajdziemy. Dobra, mamy już rower. Dobra, mamy rower, jedziemy. Dobrze, do sklepu GPS-a zaznacz, najbliższego. Kasetę jebiemy. Dobra. Dawaj, jedziemy. Sprawdźmy bankomat. Jeszcze raz.
Bo ja mam 80, gdy ktoś z was miał 20, to można byłoby kupić łom i zrobić, tylko że nie ma klamy. Ja mam. 8 dych mam. 8 dych? No to no. Tyle co ja. Ja mam 75. Czerwone, jebną cię. Ty. Abdul można wziąć. Jak to Abdul chyba jest stary w tym drogu? Tak? Idę do niego. Czekaj, wysiadam, wysiadam. Siema! Siema! Kurwa, wypierdalaj z tą stryby natychmiastowym do kurwy nędzy, jeszcze raz mi kurwa pierdolniesz ty. Co tu się dzieje? A czemu to? Ale dym. Syjadą. To on strzelał, ten z motoru. Postrzelił chłopa. Ten z motoru. Ta, nie ma wsiadania, kurwo jebana. Broń ma, broń ma. Chowam się, kurwa, bo strzelają. Kurwa, duża ekipa. O, ten z siłowni nawet przyjechał. Stasiu, żyjesz? Tak. Masz kajdanki? Właśnie nie mam, kurde. Ale za to mamy w sumie... Nie potrzebujemy ammo. Ile kosztują kajdanki? 80, może. Jedziemy kup, jedź kup, ja czekam, szybciej. Kurwa, wyje to jebane, jak to wyłączyć? Jak to wyłączyć? Abdul, trzymaj się. Kurwa, policja jedzie. Stasiu. Co? Masz kajdanki? Wyje, jak to wyłączyć, te syreny? Bo głośno w chuj. Panie Rudy, jak to wyłączyć? Pan nie strzela, ja tutaj przypadkiem. Ja się na ziemię położę, no. Ten Rudy, twój kolega policjant, coś mu jest. Przecież do mnie tu bandziory strzelały przed chwilą i uciekli. Luz, luz. Weź jakieś pogotowie, zobacz ile ludzi. Za chwilę, strzały dopiero były przed chwilą. No, ale nie było, to ty strzelałeś. Dobrze, pan wsiada do radiowozu tutaj, ja wezmę karetkę. Słyszysz mnie w terze? Halo? Słyszysz mnie? Wyłączcie to chłopie. No, wyłączcie to, bo nie słychać. Ale pan słyszy koguty? Tak, już nie. Jest dobrze, super. Dobra, tutaj wstępnie opuściłem oficera, za chwilę podejdę.
zahamował ci ktoś już kwotę? Rozkurcie? Nie, rozkuwaj, bo mnie policjant zakuje, a muszę wyjaśnienia jakieś pewnie złożyć. BMW się kręci, panie policjancie, tam. Tu w ogóle było z 6 aut, jakieś kurwa taki z siłowni przyjechał wielki BM5-ką. On strzelał? Nie, zgarnął ludzi, którzy strzelali i spierdolili. Do mnie nawet strzelili. Bo cała spruta była o to, że ten motocykl, który tu jest, mój znajomy kopnął w motor. No i te gangusy zaczęli rozstrzelali go, nie? Potem policjant podjechał. Ja mówię do policjanta, że chłopy strzelają. I ten policjant był niestety sam, no to go rozkurwili. Masz. Żeby cię nie bolało. Dlaczego pan odkuwa osobę, która jest zatrzymana przez funkcjonariusza? On też tu był w sumie. O, to jest... A, to... No. Panowie, wszyscy ręce do góry i na glebę, już! Już gleba, powiedziałem! Wszyscy, kurwa, ziemia! Wszyscy ziemia! Wszyscy na glebę i się nie ruszasz! Dobra, poddaję się. Pan się nie rusza, nie rozumiem tego polecenia. Tyłem do mnie. A co ty, Bigi, się skumałeś z tymi gangosami? Zaraz mi tutaj, panowie, wszystko wyjaśnicie, co się wydarzyło. Lewa ręka, prawa ręka. Dobra. Bigi, żeś se narobił kłopotów. Spokojnie, Stasiu, kurwa, przyjadę do ciebie, przyjechałem. Miejscu, mam koszuli stoi. Załatwiałem nam interesy, Stasiu. Cicho, odeskortuj na bok. Wszyscy idą pod chodnik, koło karetki. No, byćku, co żeś narobił? Lędy? Słyszałem, że zbijałeś ludzi. Ty, Stasiu, przypał jest. Pan wie, też. Pod karetkę. Dobra. Ja się jak coś nie za dobrze czuję. O co chodzi? No ja też właśnie, nie za dobrze. To za chwilę, na razie pod ścianę wszyscy tutaj. Co tam, Gabryś? Kurwa, stary, jakiś chłopcy... Ty, Stasiu, ogólnie wcześniej w celi żeśmy byli, a teraz już znowu? No bo tutaj tak jest, wiesz o co chodzi. Dobra, trzeci dzień. Pan też zostaje zakuty. Zobacz, ja to kurwa pomagam, mimo i tak mnie traktują jak kurwę jakąś. Stasiu, ty masz jakąś czarską na szyjki, że no, kupił sobie w Chińczyku. No, ja się podaję za FBI. Dobra. Cisza tutaj, cisza. Po kolei występujecie, panowie, zostajecie przeszukani, zostają wasze sprawdzone dowody. Pierwszy pan tutaj jest w... Z plecakiem. On ma bombę w plecaku. Zapraszam do mnie. Abdul. Posiada pan jakieś ostre przedmioty, przez które mogą mnie zranić? Nie mam nic w Meksyku. Co z nim? Tak. Tyłem do mnie pan się odwrócił. Kupiłeś to, co trzeba? No, ale już teraz się nie przyda. Dobra, panowie, co tu się do jasnej cholery ja stało? Mówię, bo to wszystko przeze mnie. Nic się, kurwa, nie stało, panie. Dowód osobisty gdzie znajdę? W plecaku jest. No, ogólnie tamten pan podnosi motor, ten w tych włosach. No i ogólnie przyjechały jakieś osoby, no i go zastrzeliły, po czym się zaczęły strzelać z policjantami. To ja powiem, bo sytuacja mnie dotyczy. Idę sobie chodnikiem, gościu do mnie, czy mi się oś nie pomyliła. Mówię, no idę normalnie, szukam ludzi. No i gościu do mnie schodzi, coś kozaczy, to kopy mu w samochód. Ten wstaje, sprzedał mi kopa, to mówię, przepraszam, podniosłem mu motor. Siadłem na ten motor, żeby go podnieść, a ten do mnie strzela. 100 łapek i mamy dwa koła, sztos. Tak było, jakie dokładnie. Jakie barwy byli ubrane? Biały i czerwony motor taki. A tam stoi nawet. Tam stoi z przodu, nie? Tak. Możecie sprawdzić w blach. To tamten motocykl dam, tak? Ta. No, a ty tu duży... Nie ma broni palnej lub też nie używał broni palnej. Tutaj muszę... Ja kiedyś używałem. Muszę wiedzieć. Duży to mój trener personalny, ale co on tu robił? Używaliście broń palną. Nie. Dobra, wszystkich przeszukaj, wszystkim zrób GSR. Tak jeśli jest. Panowie ze wszystkich zbierz dowody, jeśli co panowie... Co jest, kurwa, GSR? Jeśli... Ja nie chcę jakiejś lewatywy, panowie. Gun residue... No. Gun residue to jest. No ja, dobra. Po prostu na proch palny, spokojnie. Więc jeśli panowie... Rozkujcie mnie. Zaraz jak się wszystko okaże, jest czysto, to pana rozkujemy, panie Stanisławie. Jak pan widzi, jest to dość niebezpieczna sytuacja. Nie, byczku, ty masz stać i się nie ruszać. Zobacz, pan tutaj dłonie, czekoladowy steryt, kurwa. No. Ściągnę panu rękawiczki najpierw. W czekoladzie się kąpał chyba, nie? No ja on na siłce jest trenerem personalnym, robiłem trening u niego godzinę temu.
sprawy. Ja tu panu ściągam rękawiczki. Fajną siłkę mają. Nieźle, nieźle. Kurwa się rozpadało. O jadę. Ty mokry będę cały za chwilę. Ja pierdolę, weźcie nas pod daszek chociaż to. Kurwa ej, bo ja mam fryzurę za 500 dolarów. Dobra, już przestało padać, akurat troszeczkę będzie na żelo. Na żelo. Na żelo. Panie władzo. Tutaj pan panie komendancie, pana nic nie wykryło na tej jakiego sterze. Gnata? No tu kurwa. Ty, ty patrz, bo insulina mu skoczyła, wiesz? Kurczaka jadłeś? Musicie mu dać coś do żarcia, bo na sterydach jest. Tlenu, tlenu. Kolejny pan poproszę do mnie. Cukry, cukry mu trzeba dać. Nie mam nic niebezpiecznego, co dobra. Panowie się odsuną na bezpieczną odległość, tak jak mieli stać. Tak jest, jak się jest na starydach, a nie ma kalorii, to padają potem takie fiuty. Napompowany fiut. Nic tam nie mam, proszę pana. Panowie się odsuną, no, powiedziałem pod ścianę, to pod ścianę. Czy wy nie rozumiecie, panowie, co się do was mówi? Halo. Ej, chłopaki! Słyszycie mnie? Ten chłop mnie nie słyszy i coś burczy, popycha mnie tu, kurwa, i gada jakieś głupoty sam do siebie. Weź mu najeb, kurwa. Kurwa! Rozjebie zaraz coś. Kurwa, nie bij mnie, ty, czarnuchu! Oła! Ej, co ty powiedziałeś? Najebie wam, kurwa, petard. Pa, się zebrali, ty! Wal go z klamy! Skurwysyny! Bomba, kurwa! Taktyczny kop na łeb! Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków, niech się to trzyma, dobry przekaz leci! Dobra, przeszukajcie go! Nie wiem, czy mogę. Przeszukaj, możesz, kurwa, ja ci pozwalam. No właśnie nie wiem, czy Stasiu, ostatnio jak mówiłeś pomóżcie w samochodzie, to też dobrze by. Dojebamy. No i chuj. Ale jestem rozjebany teraz. Przyjechał ten, po BM-kę. Ty, co tu się dzieje? Kurwa, stary, pojebało cię z kosą? Ze sprzętem? Pociął mnie, kurwa. Bierz z niego ten nóż, kurwa! Zabieraj mu nóż kajdankami, zabierz mu to! Jeszcze tego kurwę tą w koszuli najebcie! Dziadek, pomóż! Kop tego gościa, co ten... Pomóż temu z plecakiem, dziadek! Ty, dziadek, pomóż temu z plecakiem! Siemano! Siema, plecaczek! No to pomóż plecaczek i najeb tego typa przed tobą! Bo to złodzieje są! Pa! Policja! Psy jadą, Adol! Panie władzo, pomocy!